Ewangelii według świętego Łukasza. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Oto człowiek, który kazał wierzycielom swojego pana napisać, że mają o połowę niższe długi, i pan go chwali. Dlaczego? Dlatego, że ta opowieść jest tak naprawdę o tych, którzy zobaczyli, że są wielkimi grzesznikami i postanowili bardzo wiele wybaczyć, postanowili być nadmiernie miłosierni, żeby samemu się zbawić. To jest jedyny sens tej przypowieści i jedyna realna odpowiedź na pytanie o to, jak nieuczciwość może zostać pochwalona. Tak, jeżeli będziesz za miłosierny, za litościwy, zbyt wybaczający, to spodobasz się Bogu, będziesz piękny w Jego oczach i wszystkie Twoje nieprawości zostaną uznane za niebyłe, przestaną być ważne. Tak oto możemy zdobyć Królestwo Niebieskie. Za bardzo wybaczając, za bardzo będąc miłosiernymi. Wspaniałe, prawda? Do zobaczenia jutro.